Dzień dobry, witam w kartach dnia na czwartek. Czwartek, karty dnia. Wczoraj taka dosyć ciekawa historia. Znowu prawdopodobnie pojawi się ta królowa denarów, która nam wczoraj radziła, z którą wczoraj mieliśmy kontakt. Może to jest rozmowa z tą osobą. I król mieczy. Znowu w tym samym miejscu. Karta rycerza kielichów. Karty zostały bardzo dokładnie przetasowane, tutaj mogę Wam powiedzieć, ale pokazują się bardzo podobne z dnia wczorajszego. Prawdopodobnie to oznacza, że historia może mieć swoją kontynuację. Ja tutaj widzę taką sytuację, w której będziemy chcieli coś wyjaśniać, coś zweryfikować, może jakąś konfrontację zrobić, porozmawiać jeszcze raz z kimś, popracować nad tematem, nad tym kłamstwem, oszustwem, które się wczoraj pokazało i nad tym, w jaki sposób niefajne czuliśmy się wieczorem. To nie będzie dla nas zamknięty temat. My do tego jeszcze wrócimy w czwartek i będziemy chcieli na spokojnie, z rzeczowymi argumentami po prostu porozmawiać na ten temat, wyjaśnić to wszystko, być może po to, żeby oczyścić sytuację. Może w związku z tym, ale też oczywiście to jest zupełnie, też może być odrębna historia, może paść jakaś propozycja ze sprawą właśnie tego pazia buław przy głupcu. Może jakieś rozwiązanie tej sytuacji, ale ta propozycja nie będzie konkretna. Ona będzie pisana patykiem po wodzie. Dużo będzie ładnych słów, dużo będzie mówienia, ale na takiego świętego nigdy. Także jeżeli rzeczywiście w dniu dzisiejszym padnie jakaś propozycja, to konkrety. Po prostu bierzcie konkrety. Jeżeli ktoś na przykład mówi o tym, że coś Wam pomoże załatwić, to od razu to zrealizujcie albo umówcie się na konkretny termin, bo ta osoba pokazała się w magu przy siódemce kielichów, to oznacza, że po prostu no ja mam moc, ja Ci mogę pomóc i mam swoje jakieś koneksje, znajomości, ale tak naprawdę kończy się na pięknych słowach. Także taka historia mi się na czwartek, kochani, pokazała. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.